Witajcie. Dzisiaj pasożyty. Zanim przejdziemy do biologicznych rozmyślań na temat tych fascynujących stworów, chciałbym się na sekundkę jeszcze zatrzymać nad znaczeniem tego słowa. Łacińskie parasitus oznacza kogoś, kto zasiada przy stole innego. Jak tak się nad tym zastanowić, to taki kleszcz czy taki komar, no faktycznie zasiada przy naszym stole. Ale nasze polskie słowo pasożyt ma troszkę inne pochodzenie, moim zdaniem stokroć ciekawsze. Otóż kiedyś to słowo pisało się przez RZ, pasożyt. Ale dlaczego tak? Ponieważ jeszcze wcześniej mówiło się pasiżyt. A może już niektórzy z was widzą, jeśli czytaliście Sapkowskiego, znacie archaizm żyć. Pasi znaczy paść się, znaczy pożywiać się. A gdzie? Na życi. Dokładnie, ponieważ spora grupa tych stworów kojarzona była w dawnych czasach, no do dzisiaj zresztą, no z hasaniem po czyimś odbycie. Także mamy pasiżyta, później pasożyta przez RZ, a na końcu pasożyta przez RZ z kropką. Ja bym bardzo chciał pisać do dzisiaj przez RZ. Malutka przerwa. Słuchajcie, zajrzyjcie do opisu, znajdziecie tam link do kursu uczenia się. Często mi mówicie, że no, odwrócona lekcja dobrze nauczyła mnie biologii. Ten kurs pomoże wam dobrze nauczyć się wszystkiego innego. Warto rzucić okiem. Wracamy do filmu. Pasożyty to organizmy, które samemu czerpiąc korzyści przynoszą straty swoim żywicielom czy też gospodarzom. No właśnie, pamiętacie, to jest jedna z zależności antagonistycznych. Pasożyta moglibyśmy opisać, że ma plus w związku z tą zależnością, natomiast żywiciela, że ma minus. No ale jak pewnie widzicie, drapieżnictwo opisywaliśmy dokładnie tak samo, plus i minus, a jednak mamy tutaj inną zależność, która trochę się różni. No właśnie, różni się tym, że drapieżnik zabijał, zjadał swoją ofiarę w całości lub w części, natomiast pasożyt, mimo że ją osłabia, raczej w zdecydowanej większości woli go nie zabić, nie uszkadzać, no w końcu jest to jego stół, przy którym się pożywia, bo jest tutaj biesiadnikiem. Pasożyty możemy podzielić na te zewnętrzne i wewnętrzne. No jak tu widać, kryterium podziału będzie miejsce na żywicielu, czy w żywicielu, w którym no, ten pasożyt bytuje. Jeśli pasożyt żyje na powierzchni ciała, no będzie oczywiście tym zewnętrznym. Jeśli zaś żyje wewnątrz swojego żywiciela, będzie pasożytem wewnętrznym. Ot takie to proste. Chyba najbardziej fascynującym aspektem tych stworów pasożytów, tych, które pożywiają się czy pasą się na życiach innych, jest cały szereg przystosowań do pasożytniczego trybu życia, a więc takich cech adaptacyjnych, które ułatwiają no właśnie ten tryb życia. Jakież to są przystosowania? Spójrzcie! Przestudiujmy na początek te zewnętrzne, weźmy na przykład pijawkę. Na dzień dobry rzucają się w oczy przysawki, które umożliwiają solidne przyczepienie się do ciała żywiciela. Ale przysawki to nie wszystko, mamy jeszcze szczęki zaopatrzone w ostre ząbki, no, które będą służyć do przebicia się przez powłoki ciała żywiciela, no, żeby dostać się do tego, po co pijawka tu przyszła, a więc do krwi. Jako że taki tryb życia no, nie obfituje w jakieś częste sukcesy łowieckie, pijawka jest w stanie wytrzymać bez jedzenia spokojnie rok, a nawet i dwa. Proszę bardzo, jakie piękne przystosowanie. No ale to nie bierze się znikąd. Żeby móc tak długo wytrzymać bez krwi swojego żywiciela, pijawka musi tę krew magazynować. Jeżeli już kogoś upoluje, a perspektywa roku bez jedzenia no jest wcale nie nieprawdopodobna, wobec tego takie uchyłki jelita, czyli takie jakby zagłębienia, takie odgałęzienia jelita, w których ta krew może być przechowywana, no bardzo się przydadzą.
No i patrzymy sobie na budowę ciała tej pijawki. Tak, widzimy jakieś struktury anatomiczne, ale pijawka jest też doskonale przystosowana z punktu widzenia chemicznego. Produkuje różne substancje, no, które są doskonałymi przystosowaniami. Spójrzcie na przykład na hirudynę, krew, która skrzepnie. No a krew bardzo szybko krzepnie, jeżeli wydostanie się z ciała żywiciela. W każdym razie, ta krew jest dla pijawki już bezużyteczna. Wobec tego hirudyna jest substancją przeciwkrzepliwą. Można więc to magazynować na bardzo długi czas. Ale hirudyna to nie wszystko. Mamy, słuchajcie, substancję taką jak histamina, która rozszerza naczynia krwionośne gospodarza. Zatem, jeżeli już się ta pijawka przyssa, wgryzie i ta krew płynie, niech płynie wartkim strumieniem. Histamina rozszerza naczynia krwionośne, no i płynie jej więcej. Ta pijawka nie wie, ile ma czasu, zanim zostanie dostrzeżona, w jakiś sposób usunięta. Im więcej w krótkim czasie, tym lepiej. To nie koniec, mamy substancje przeciwbólowe, a więc pijawka dba o to, żeby żywiciel nie dowiedział się albo dowiedział się jak najpóźniej o tym, że ktoś stołuje się razem z nim. Oczywiście po pewnym czasie pojawi się obrzęk, pojawi się takie bolesne swędzenie, ale wtedy pijawki już to niestety nie interesuje. Spójrzmy na odnóża czepne innego pasożyta, wesz ludzka, jak doskonale trzymają się włosów. Spójrzmy na aparaty gębowe komarów, spójrzmy na ryjek kleszcza zaopatrzony w ząbki zakrzywione ku tyłowi, żeby gnojka było jeszcze trudniej wyciągnąć, gdy już się do nas przyssie. Dobrze znanym pasożytem jest tasiemiec, różne gatunki tasiemców. Na początek znów narządy czepne, czy to przyssawki, czy to haczyki, tutaj jak w przypadku tasiemca uzbrojonego, no służą do tego, żeby chwycić się wnętrza tego jelita, chwycić się ściany, no i nie zostać usuniętym razem z odchodami. Świetny pomysł. Brak układów. W tym przypadku brak czegoś jest również przystosowaniem, no bo po co inwestować w wytworzenie układu pokarmowego, jeżeli mieszka się w miejscu, gdzie pokarm jest już trawiony za nas. Tasiemiec nie musi mieć układu pokarmowego, nie musi mieć rozwiniętych narządów zmysłów, szczególnie mocno rozwiniętego układu nerwowego, no bo po co w tym środowisku bardzo stabilnym, w którym narządy zmysłów no niespecjalnie się przydają, no bo na co ma ten tasiemiec reagować? Ale najbardziej niesamowitym jest przystosowanie do rozmnażania tasiemca. Słuchajcie, to jest niesamowita fabryka, nie źle mówię, to nie jest jedna fabryka, to jest 1000 fabryk do produkcji jaj, dlatego że każdy człon, taki tasiemiec uzbrojony może mieć ich 1000, a nie uzbrojony nawet 2000, więc taki jeden człon, te człony nazywane są proglotydami, one mogą zawierać w sobie 100 tysięcy jaj, jeden człon. No teraz zróbcie sobie szybką matmę i powiedzcie mi, ile w sumie taki tasiemiec jest w stanie wyprodukować tych jaj. Przecież to jest niesamowite. A dlaczego tak? Dlaczego to jest przystosowanie do pasożytniczego trybu życia? No spora część pasożytów ma dosyć skomplikowane cykle życiowe, wymagające kilku żywicieli. Zatem, żeby cały ten cykl się udał, to potrzeba no, niezłego szczęścia, niezłego farta. Wobec tego takie pasożyty maksymalizują to szczęście. Wiecie, kupują jak najwięcej losów, żeby któremuś z tych 100 tysięcy jaj, tylko z jednego członu, się udało. Gdyby tak spojrzeć na te przystosowania trochę bardziej z lotu ptaka, to dostrzeżemy, że one są podobne u różnych pasożytów w pewnych obszarach. Tak mamy na przykład jak zdobywanie pożywienia, nie? Tutaj się kłaniają wszystkie te narządy gębowe, wszystkie aparaty gębowe, wszystkie sposoby, żeby ten pokarm jak najwygodniej pobierać. Mamy też przystosowania w takim obszarze jak substancje chemiczne, nie? Tutaj pijawka była świetnym przykładem. Mamy przystosowania w budowie ciała, na przykład płaskie ciało u kleszcza, ale też płaskie u tasiemca. W ogóle całe uproszczenie budowy ciała, bo pasożyty bardzo często są prostsze niż ich krewni wolno żyjący. No i właśnie wielki obszar w postaci rozmnażania, które jest super fascynujące pasożytów.
Wiecie, ja co chwilę powtarzam, że coś jest fascynujące, że coś jest bardzo ciekawe, no ale pasożyty są naprawdę niesamowite. I wiecie, jest taki wątek, może niekoniecznie często poruszany w szkołach, ale chciałbym się tutaj nim zająć, bo oto słuchajcie, pasożyty bardzo często, częściej niż nam się wydaje, wpływają na zachowania swoich żywicieli, swoich gospodarzy. To znaczy manipulują nimi. Weźmy motyliczkę. Niech was nie zmyli ta rozkoszna nazwa, motyliczka, jaka piękna. Słuchajcie, motyliczka ma w sumie trzech żywicieli. Dwóch żywicieli pośrednich i jeden ostateczny. Czym się różni pośredni od ostatecznego? Żywiciel ostateczny to ten, u którego odbywa się rozmnażanie płciowe. To stąd wydostaną się jaja, które będą trafiać potem do żywicieli pośrednich. No właśnie, i mamy trzech żywicieli. Mamy ślimaka, mrówkę i krowę. I teraz, dlaczego mówię, że motyliczka doskonale manipuluje? Oto larwy motyliczki, jak dostaną się do mrówki, a dostają się tam dlatego, że wcześniej będąc w ślimaku, bo to on, możemy powiedzieć, że był pierwszym ogniwem w tym całym łańcuchu, wydostają się kolejne stadia wraz ze śluzem ślimaka, zostają na roślinności. Mrówka, która się tą roślinnością będzie odżywiać, będzie ją zbierać, zaraża się tymi larwami. I tu się dzieje prawdziwa magia. Larwy wędrują do mózgu mrówki i zmieniają jej zachowanie. Spowodują, że zmienia się ona w zombie, która wspina się na szczyt wysokiego źdźbła trawy i jest w stanie cały dzień tam czekać. Dlatego, że czeka na krowę, czeka na przeżuwacza. I teraz zobaczcie, mrówka w życiu nie czekałaby cały dzień na to, żeby zostać zjedzoną. A jednak pasożyt zmienił jej zachowanie. No i cóż, czekamy, aż tu przyjdzie zabłąkana krowa, zje to źdźbło trawy razem z mrówką, no i wtedy motyliczka wydostaje się w przewodzie pokarmowym krowy, wędruje do przewodów żółciowych, rozmnaża się i jaja razem z kałem krowy wydostają się na zewnątrz, czekając, aż jakiś ślimak, zeskrobując swoją tarką pokarm roślinny, no zje te jaja i cykl się zamyka. Absolutne, genialne manipulowanie. Idźmy dalej. Solowiec to jest taki niewielki skorupiak, który lubi słone jeziora. No i ten solowiec jest sobie takim skorupiakiem o barwie przezroczystej, raczej żyje samotnie, no chyba że zaatakuje go tasiemiec. Jeden z gatunków tasiemca, jak zaatakuje solowca, robi dwie rzeczy, dwie bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze, zmienia kolor całego skorupiaka, tego naszego solowca. Z przezroczystego czy takiego białawego robi się różowy, a więc dużo bardziej widoczny. To jest jedna rzecz. A druga sprawia, że solowce stają się towarzyskie. Zaczynają łączyć się w grupy i płyną takimi różowymi smugami po tym jeziorze, informując, słuchajcie, żywiciela ostatecznego naszego tasiemca, czyli flaminga: zobacz, tu jest twój obiad. Tu jest twój obiad różowo-neonowy, świeci prosto do ciebie. Przyjdź i zjedz. A wszystko po to, żeby razem z solowcami flamingi zjadły tasiemca, gdzie dojdzie do rozmnażania płciowego, jaja do wody na zewnątrz i cykl się zamyka. Znowu mamy manipulację. Sprawia, że zwierzęta łączą się w grupy, w stada. Niesamowite. Dobra, ale zapewne przyjdzie wam do głowy: okej, mówimy tutaj o bezkręgowcach, tak? Manipulowanie mrówkami, manipulowanie skorupiakami, w porządku. Ale czy można manipulować kręgowcami? Pewnie, że można manipulować kręgowcami. Słuchajcie, na pewno spotkaliście się z toksoplazmą gondii. To jest jednokomórkowy protist, który rozmnaża się w kotach, czyli kotowate są ich celem. Natomiast żywicielami pośrednimi mogą być bardzo różne ssaki, różne stwory. Natomiast ciekawe rzeczy się dzieją, gdy taka toksoplazma trafia do myszy czy do szczura, więc do gryzoni. Ta toksoplazma, przypominam, że jest jedną komórką, wydziela enzymy, które w myśli mózgu powodują, że na bodziec, jakim jest zapach kociego moczu, wyzwala się niemal euforia, radość. Mysz, słuchajcie, biegnie w kierunku źródła zapachu. Normalnie, mysz jak czuje koci mocz, to robi w tył zwrot i do widzenia. Już mnie tu nie ma, nigdy mnie tu w ogóle nie było. Tym razem robi się zupełnie odwrotnie. Mysz biegnie w kierunku kota, tylko po to, żeby dać się pożreć.
Jeszcze się z tego cieszy, euforia w mózgu. Niesamowite. No kot zżera mysz, tak, toksoplazma rozmnaża się w kocie, razem z kałem wydostaje się na zewnątrz i znowu cykl się zamyka. No powiedzcie mi, że pasożyty nie są ekstra. Są chyba jedne z najciekawiej zbudowanych o takim szeregu przystosowań stworów no, na całej tej planecie. Ja wam bardzo dziękuję za kolejną wspólną odwróconą lekcję. Trzymajcie się i cóż, do następnego razu.